taka stricte strażacka, ratunkowa. Otóż zbliża się sezon turystyczny, jak mówiliśmy. Za tym idą też niebezpieczeństwa związane z akwenami wodnymi, głównie z akwenem, w naszym przypadku, jeziora Powickiego. I jeżeli chodzi o same czynności ratunkowe, jeżeli podejmujemy je, mogę powiedzieć jako my, zazwyczaj zaczynamy je tylko i wyłącznie od Kosewa, tam jest slip. I takie mam pytanie, czy jest slip, czyli zjazd do wody. Ten slip powoli staje się niewystarczający, gdyż my zaczynamy działania, przyjeżdżają jednostki z Słupcy, tam jest tłok. To jest jeden aspekt. Drugim aspektem, który jest, w Giewartowie brakuje takiego slipu, który jeszcze zwiększyłby mobilność niejako ratowników, ponieważ straż jadąca, ratownicy jadący od Słupcy, pogotowie, mogliby szybciej już podejmować działania na wodzie. I mój wniosek jest taki, żeby taki slip w Giewartowie powstał. Kolejna sprawa.